Pierwszego roku jesteśmy w Mariampolu. Janis Papadopoulos, grecki arbiter, za chwilę rozpocznie pierwszy historyczny mecz Rakowa Częstochowa w eliminacjach europejskich pucharów. Są kapitanowie Andrzej Niewulis po stronie naszego klubu, a także po stronie zespołu gospodarzy Wajdas Slawicka. Skład zespołu Rakowa: Kowaczewicz w bramce, dalej z trójką Rundic, 6 Niewulis, 7 Tudor, 8 Lederman, 9 Musiolik, 11 Iwi Lopez, 23 Kun, 24 Arsenicz, 66 Papa Nikolaou, 77 Cebula. W ustawieniu oczywiście z trójką obrońców, z Arseniczem, Niewulisem i Rundiczem, drużyna Marka Papszuna. Makis Janikoglu z numerem pierwszym, dalej z czwórką Romen z piątką, Gorupsow z ósemką, Nacho z dziesiątką, Kerla z trzynastką, Niuadzi z numerem 15, Żiwanowicz z 19, Slawicka z 20, Abraão 29, Beneta 35, Kololo. Ustawienie 4-3-3 może być także kontynuowana ta dobra passa w roku 2021. Mamy nadzieję tutaj, 30 km od polskiej granicy, w Mariampolu. Zaczęliśmy. Suduwa w białych strojach. Dziewiątka na plecach, dziewiątka pozycja na boisku. Patrząc na jego przygotowanie fizyczne, ale też jeśli chodzi o budowę ciała, na to, żeby tę piłkę utrzymać, żeby poczekać na swoich partnerów skrzydłowych po to, żeby ewentualnie uruchomić atak szybki. Cierpi Ben Lederman, to jest bardzo niepokojący obrazek. Widzieliśmy to ostre wejście, uciekał od sytuacji Nacho Cases, nie było kary indywidualnej. Zmiana, no i to jest fatalna informacja. Na starcie tego spotkania trzeba dokonać korekty i to jest no, coś poważnego, nie można ukrywać, bo inaczej nie widzielibyśmy tak zdecydowanej reakcji. To jest ta sytuacja. Ta noga mu się podwinęła. Widać ewidentnie, że coś się zadziało z jego stawem kolanowym. No może być to przykre. Wspomniałem wczorajszy mecz Legii i Kapustki. No, tutaj się troszeczkę plan w tym spotkaniu posypał. Dosłownie i przenośni. 11 minuta w Mariampolu. Iwi Lopez bezpośrednio odprowadził piłkę Makis Janikoglu. Dobra reakcja bramkarza, ale tutaj Iwi pokazał swoją próbkę możliwości. Dobrze uderzona piłka, proszę zwrócić uwagę w powtórce. I Stany Zjednoczone. On ma regulować tę drugą linię zespołu z Mariampola. Teraz zagranie w pole karne. Szansa przed Cebulą. Odbija piłkę Janikoglu. Szansa jeszcze nieskończona ta akcja. Poletanowicz, ale bije brawo Iwi Lopez, domaga się od drużyny tego, aby właśnie takie akcje przeprowadzać. Niezależnie od jakości tej gry, bardzo dobrą wiadomością. Świetne było to zagranie i pomysł Iwiego Lopeza w stronę Sebastiana Musiolika. Gdyby to było wszystko precyzyjnie rozegrane, no to wówczas Musiolik miałby tylko, niech sobie to wszystko w przerwie już wiedząc, jakie są doświadczenia pierwszej części, poukładają w głowach i niech ta druga będzie lepsza. Na razie w Mariampolu jest 0-0. Poletanowicz. Popatrzmy, jak sobie poradzi. To jest dobrze kierowana akcja do Tudora. Tudor ma tam dwóch, trzech piłkarzy w strefie, ale to jest zagranie do Cebuli. Cebula uniknął spalonego. Dobre to wstrzelenie i widzieliśmy Iwiego Lopeza głową. 10 minut po zmianie stron. Powalczył Iwi Lopez. Piłka przejęta przez Tudora. Trzech, czterech zawodników teraz, którym może podać Chorwat. Tudor, Cebula, pole karne. Cebula, to będzie szansa. Cebula, okazja i ponad bramką interweniujący Semir Kerla, bo wydaje mi się, że to stoper zespołu Suduwy Mariampol. On przecież potrafi na boiskach PKO Ekstraklasy ruszyć, natomiast tutaj widział, że miał najpierw Sergio Nuadziego, zanim jeszcze był chociażby Beneta. Uwaga, Fran Tudor w polu karnym. Tu zaczyna się coś dobrego dziać, jeśli chodzi o Raków. Nie będziemy mówili Państwu, że pachnie czy nie pachnie gola. Tak jak teraz to widzimy. Dokładnie. Piłka do Tudora, zobaczmy Tudor w polu karnym. Tudor, jest szansa i... Nie, zablokowany ten strzał Iwiego Lopeza. Ten najbardziej wszędobylski, ten jak żywe srebro Hiszpan w barwach Rakowa rzeczywiście robi dobrą robotę. I teraz, proszę Państwa, debiut Rakowa w pucharach. To jest remis w Mariampolu. 0-0 za uwagę, dziękuję. Bartosz Jurkowski.